Witam serdecznie. No i powtórnie wracam do maszyny. Wertykulator aerator. Taką ma prawdopodobnie nazwę. Nacina trawę na powietrza, trawnik. I już dostałem się, wykręciłem parę elementów tutaj stalowych. Dostałem się w zasadzie do silnika, tylko muszę tą osłonę ściągnąć. Silnik jest już widoczny. Ściągnę te osłony, może teraz mi się to uda ściągnąć. Ok. Osłona jest ściągnięta. Musiałem przeciąć tutaj rączkę, nie wiem jak tą rączkę ściągnąć. Odkręcę, zobaczymy czy to jest stal, czy to jest aluminium. Znaczy stal jest na pewno, ale czy jest aluminium, czy jest miedź. Bo stalowy jest ten stojan. Te szczotki węglowe to na pewno jest zakończenie miedziane. Ale ten drut no nie jest tak, nie jestem tak na 100% przekonany czy to jest miedziany. Tutaj jest taki element, jeszcze wam powiem, że to jest czujnik temperatury, taki bimetal, jakby maszyna mocno się nagrzała, no to ten bimetal wyłącza napięcie do tej maszyny. I tutaj przyczyna była taka, silnik jest sprawny, tylko tutaj łożyska są uszkodzone, wytarte łożyska. Jeżeli dostanę się do tego mechanizmu pod spodem, no to wiadomo, że wam pokażę. Tutaj już nie ma metalowych elementów, także to idzie do plastiku. No dobra, przyspieszam film. Rozkręcę to na części pierwsze. Zobaczymy, czy uda mi się od razu silnik rozwalić. No ale w każdym razie wszystkie te elementy łącznie z kołami muszę pościągać. To co stalowe, to stalowe. To co miedziane, to miedziane. Przyspieszam jak zwykle. Biorę się do pracy. No i finał, zobaczcie jaki jest, może jeszcze nie całkiem rozebrałem ten stojan, zaraz zobaczę czy tu miedź w ogóle jest, no tak wygląda mi na miedź, ale te łożyska w ogóle nie mają prawa się obracać, to jeszcze się akurat obraca, ale te kulki się w jedno miejsce spotkały i także to jest do wymiany. Tutaj miałem problemy. Łożyska są zapieczone,
Także nie mogłem podejść tutaj, nie miałem miejsca na ściągacz. I no, by ściągnąć w ogóle to kółko, te plastikowe elementy, no to trzeba było to tą ośkę przeciąć. Także to już są stalowe rzeczy, sprężynki, zabezpieczenia, te śruby tak samo, to wszystko stal. To do plastiku. I co, no wirnik do wirnika. Mam takie miejsce, gdzie tymi wirnikami zajmę się w jednym filmie. To koło pasowe też tu jest już do wyrzucenia. Jeszcze zostało mi to łożysko. I także no wszystko jest tak zrobione, by nie było do naprawy, z tego co widzę. Łożysko się jakoś udało. Zobaczcie, jak to łożysko wygląda. No już praktycznie nie ma łożyska. Co tu jeszcze mamy? Jakieś dwie śrubki, ale one są wtopione. Aha, powiem wam, że też są przydatne różnego rodzaju wybijaki. Zobaczcie, taki. To jest ośka z koło od kosiarki. Tutaj też jakiś pręt. Także różnej grubości takie do wybijania. Zobaczcie, na przykład tu taki bardzo cienki. Różne są rzeczy potrzebne do demontażu. Nie. To jest zalane. To ja raczej nie odzyskam. I też dla dwóch nakrętek nie ma sensu tego rozcinać, no bo szkoda czasu. Pójdzie do worka z plastikiem. Oni to mielą, mają odpowiedni sprzęt, także też na pewno wyciągną tutaj jeszcze coś jest. Też na pewno wyciągną te elementy stalowe, które są, jakieś nakrętki, takie rzeczy, które no raczej raz, że nieopłacalna, druga sprawa, no trzeba mieć też odpowiedni sprzęt i to jest bardzo drobna sprawa, jeśli chodzi o jakieś nakrętki. No i co, szczotki. Dobra, jestem teraz bardzo ciekaw, jaki tu jest drut. Aluminium. Już widać, że aluminium. No dobra. Aluminium to aluminium. Po kolorze wiadomo, że widać, że... Znaczy nie widać dokładnie, czy to jest miedziane, czy nie jest miedziane. Ale tu ewidentnie jest aluminium. Dobra, czasami i tak się zdarza. Kable do kabli. Szczotki sobie zostawiam na jakieś elektronarzędzia. No tyle. Myślałem, że tu będzie mieć. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.